Reprezentacja Polski w piłce nożnej wraca na Stadion Śląski. Na razie ta młodzieżowa. 26 marca kadra do lat 21 zagra w Chorzowie z reprezentacją Bułgarii. Paweł Jędrusik. Chociaż to rozgrywki młodzieżowe, stawka będzie wysoka. Polacy zagrają z Bułgarami w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2025 roku. Nasza reprezentacja wciąż ma szansę na awans na tę imprezę. Już dzisiaj rusza sprzedaż biletów na mecz. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ślązacy kochają piłkę nożną. Ślązacy kochają reprezentację Polski. Także jestem spokojny i myślę, że tutaj zgromadzimy kilkutysięczną publiczność, która nasze Orlęta będzie dopingować. Mamy dobrą pozycję wyjściową w grupie. Jesteśmy na ten moment na drugim miejscu. Bilety nie są drogie, bo kosztują 15 i 20 zł. Dokładamy wielu starań, żeby Stadion Śląski stanowił bramę do spełnienia marzeń nie tylko tych o profesjonalnym sporcie, ale również o tym sporcie, nazwijmy to, raczkującym. A takim finalizowaniem młodzieżowego sportu, w szczególności piłki nożnej, jest obecność tutaj reprezentacji polskiej młodzieżowej. To zarówno U17, jak i U21. Ale kibice na Śląsku cały czas czekają na to, kiedy na Stadion Śląski wróci dorosła reprezentacja Polski. I jak się okazuje, nie jest to wykluczone, co potwierdzają głosy z PZPN. Mi się bardzo marzy, żeby reprezentacja Polski wróciła. Ja mam taki przykład, bo ja nauczę z ruchu Chorzów i te 10-15 tysięcy ludzi, co było, doping był większy, mocniejszy niż po prostu na Stadionie Narodowym. Czyli to jest taka magia tego naszego stadionu, doping po prostu piłkarze niesie. Na razie o tym dopingu przekonają się młodzieżowi reprezentanci Polski, dla których będzie to już 6. mecz w eliminacjach.